Witam moich, no, podobno coraz liczniejszych słuchaczy i widzów. No ja takie trochę przyzwyczajenie mam, żeby i obraz, i dźwięk przy okazji. Z tym, że obraz, jak Państwo widzą, to nie jest nic szczególnego. Z tym, że w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy robią takie YouTube'owe występy albo wywiady z różnymi dziennikarzami z telewizji, no TVN24 czy jakiejś innej, to taki, jak do niego dzwonią, to on siada na tle książek. No ja, szczerze powiem, nie mam w ogóle takiej półki, żeby jakieś takie fajne książki tam z tyłu były, nawet nie pamiętam jakie, bo tak sobie siadłem tak neutralnie. Z tyłu okno, za oknem jakieś iglaki, no i, o, no i to wszystko. No ale proszę Państwa, dawno znowu nie gadałem. Cały czas mam ten kompleks, że myślę, że tak naprawdę to nikt tego nie słucha. Ale słucha, słucha, bo o, proszę, już internet dał znać. Dają Państwo, podtrzymują, Panie Tadku, gadaj Pan. No bo, no to ja będę się starał, tym bardziej, że powód do gadania jest w zasadzie codziennie. Roman Giertych prawie codziennie nagrywa, no ale on z tego, co widzę, to już prawie komercyjnie. Znaczy nie, że on bierze, tylko pisze tam pod spodem, że jak pieniądze przyjdą, to da charytatywnie. Jakby do mnie przyszły, to też, no ale to nie przychodzą, co będę obiecywał. W każdym razie powód jest prosty. Wszyscy żyjemy, no bo żyjemy, skoro słuchamy, tą naszą epidemią. No ale co ciekawe, że o działaniu przeciw epidemii no, decyduje dwóch amatorów, faceci, którzy myślę, że pojęcia nie mają. Jeden jest historyk, teraz akurat premier, wcześniej bankowiec, a drugi jest no, inżynier tam po szkole głównej handlowej i tak dalej, wyczytałem. Czyli minister zdrowia i premier i oni mówią, co będzie. Nie wymądrzałbym się, gdyby nie usłyszał jakiegoś pana profesora, ale profesora medycyny, który pożalił się w telewizji, że oni mają jakąś radę przy premierze, gdzie tam się schodzą, nie wiem, czy w tych maseczkach, czy bez, i radzą, co zrobić, żeby tak nie było, jak jest. No i oni to piszą jakoś tam, czy jeden jedzie, nie wiem, jak to robią, do premiera i, albo do tego drugiego inżyniera i mówią mu, no, naszym zdaniem trzeba zrobić. Ten się żalił, że już od 2 tygodni w ogóle ich nie słuchają. Znaczy to, co oni wymyślają, to sami wykombinowali. Na przykład, żeby się obowiązek szczepienia tam w niektórych grupach zawodowych natychmiast już od 1 marca. Do tego 1 marca to cholera wie, co będzie. W różnych krajach tam każą się szczepić różne paszporty covidowe, żeby pokazywać takie różne rzeczy. Do knajpy wejść nie, u nas nie. Nie można ludzi selekcjonować, a nasz no jakże wybitny, ukochany przez naród pan prezydent był w Budapeszcie niedawno. I bo to wiadomo, Warszawa, Budapeszt, miasta bliźniacze. To on w tym Budapeszcie powiedział, tam ktoś go zapytał, co, czy u nas będzie trzeba się szczepić, czy nie. To on tak się uśmiechnął, jak to on potrafi, to ja tak nie umiem, jak on. I powiedział, no jak to, przecież Polacy przyzwyczajeni do wolności. Jak my możemy Polakom coś kazać, prawda? Przecież no to tak się zapytał. On zwykle taki jajasz. I że nie będziemy żądać. Wprawdzie ja jako dziecko byłem szczepiony na jakieś różne gruźlicę, czy jakieś tam, nie wiem, krztuśce, czy coś, nie pamiętam, no bo jako dziecko nie mogłem, ale no, zaraz córki pytałem, to też musiała coś tam. Czyli są w Polsce obowiązkowe szczepienia, to nie ma, że wolność. Fakt, że szczepi się małe dzieci, co nie mają nic do gadania, to weźmie takie małe, ciach, ciach, ciach i po zawodach, a starego to już trzeba przekonać. No i nie, że nie będzie. Nie na razie nie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni. No to jest też takie. Ja wiem, można by na przykład powiedzieć, że ktoś, ponieważ mamy poczucie wolności, jesteśmy odpowiedzialnym narodem, w związku z tym większość ludzi leżących w szpitalach są niezaszczepieni i ci, co schodzą na już na świat drugi, ten lepszy, to też niezaszczepieni. No, ja myślę, że jest jakiś powód, ponieważ ma pan inżynier to umie liczyć, wprawdzie historyk niekoniecznie, ale on historię umie opowiadać, w związku z tym wyliczyli, że jak jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. Ilości ludzi, tak mówię przykro, zgonów z powodu COVID i to grubo na pierwszym. My powyżej 50 na milion, a na drugim miejscu Anglia 3,7. To gdzie oni do nas? Ale jak to tak dłużej trwa już,
a jeszcze będzie trwało, no to ilość osób chorych na tę chorobę wyraźnie maleje. No i może po jakimś czasie no, będziemy się szczycili tym, że w skali tam, Europy, Polaków najmniej już jest chorych. Tylko teraz jest kłopot, bo tu pokazali w telewizji dyrektora szpitala, że jemu każą przyjmować. Tu przyjeżdża jeden na zawał, a to drugi na COVID. On pozamieniał te pokoje na COVID-owe i ten z tym zawałem widać, no nie wiadomo, to jedź pan do Anina, czy gdzieś tam go wysyłają. No to ja nie wiem, ile taki po zawale on jeszcze wytrzyma w tej karetce. No ale przecież nie można, bo Polska krajem wolności. Równie dobrze by przecież mógł ktoś powiedzieć, a czytałem bardzo fajny taki wpis na Facebooku, jeden napisał, że on się nie zgadza, żeby te zimowe opony zakładać. No bo to jest jego samochód, a on umie jeździć na letnich, nawet jakieś ślisko, no i koniec. No, to też jest przeciwko wolności. Oczywiście przeciwko wolności są przecież znaki drogowe. Jak człowiek umie jeździć, to on może jechać przez miasto czy wieś, ile chce. To mu każą 60, albo nawet 50. No. No ostatnio nawet bił się w piersi sam Donald Tusk, że on no niestety zagapił się czy co i trochę przesadził. No ale od razu powiedział, ja jestem tego, nie, że protestuję, broń Boże, tak, capli to koniec. No jak się popatrzy na wyczyny pana Macierewicza, czy pani Szydło, czy tego, czy tam, to tam się działo, że o, a tu już w niektórych parafiach msze odprawili za niedoszłe ofiary Tuska. Naprawdę, że oni, że no, Tusk nie zabił nikogo, trafiło się. No ale mógł, no to już na wszelki wypadek, niech mu tego, no. W każdym razie jest sytuacja taka, że lubimy się buntować i teraz jeszcze wymyślili, że jak ktoś poleci za granicę poza Unię, a ludzie latają do Egiptu, do Turcji czy gdzieś tam tego, to z powrotem jak będzie wracał, to musi mieć te wszystkie testy czy coś, niezależnie, zaszczepiony czy niezaszczepiony. To ci niezaszczepieni mówią, oj co? I po cholerę się szczepił, jak i tak musi brać te testy. No i taka robota. To też, kochani, no nie, tak ja tak gadam, no ale święto niedługo, to jeszcze pewno się przed świętami odezwę. No, jakbyście państwo mieli zdrowie i napisali mi na mojego maila tadeusz@drozda.pl, czyście oglądali, to ja już miał mniej więcej obraz. Podobno 1% ludzi, co wysyłają maile z tych 100, to pisze maila. No to jak państwa będzie na przykład 3 osoby, to wyjdzie, że 300 osób. No tak, kochani, wszystkiego dobrego. A jakby co, podpowiadajcie, co ja mam, o czym mam gadać, bo może ludzie twierdzą, że ja wprawdzie nie historyk, ani nie wyższa szkoła tam tego, co pan Niedzielski, ale swoje wykształcenie mam, języki znam, to mogę doradzić. Tadeusz@drozda.pl. Wszystkiego dobrego.